I tak oto nadatuje nam kolejny nowy miesiąc pełen bardzo ciekawych premier wrzesień. Tak, dobrze słyszycie otwarcie nowego sklepu znaczącego w Gdańsku oraz całą masę nowych premierowych zestawów, które zawitają do nas z dniem 1 września, ale i też bardzo zła wieść dla nas wszystkich. Pewnie tu wszyscy parę razy wspominałem podwyżki, które zawitają na stronę Lego i najprawdopodobniej do niezależnych sprzedawców, ale to pomijmy. Skupmy się na razie na tym, co LEGO ma zamiar nam wydać, wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca, który nadchodzi tak naprawdę do nas już na dniach. Na miesiąc wrześni LEGO zaplanowało nam dwie bardzo duże premiery. Po pierwsze, ekspert Huardu zestaw kolekcjonerski, albo edycja kolekcjonerska, jak woli. Sam zestaw miesiączki kosztował 2399 ,99 zł, 99 groszy. Dostaniemy w nim oto ten pięknie zbudowany pociąg, który widzieliście na internecie i w mojej zapowiedzi, którą jak się temu robiłem, sam zestaw będzie dostępny tylko i wyłącznie na ten moment w ekskluzywnej dystrybucji. Wielka, wielka, wielka szkoda. Liczę na to, że od razu on wejdzie do naszej dystrybucji i będzie mógł o parę złotych taniej. Drugim zestawem, jaki wleci z bardzo wysokiej, tonowej półki na półki sklepowe, oczywiście tylko oczywiście w oficjalnej dystrybucji legowej, będzie to zmechanizowana latarnia. W kwotę, jaką będziemy musieli wydać na ten zestawie jest to 1400 złotych. Ja bym nie o to nie spojrzeć. Również bardzo wysoka cena, jak za ilość elementów, które to jest, ale sam budynek, jak dla mnie, jest akurat bardzo fajnie zrobiony. Czy osobiście kupię dla siebie? Poczekam jakiś czas. A Stanie to i mam nadzieję, że stanie, bo patrząc po tym, co ostatnio Lego robi, może się okazać, że ten zestaw będzie na wieczność w dystrybucji ekskluzywnej. Ale to jeszcze nie wszystko. W wrzesień rok do roku firmy LEGO staje pod znakiem świąty Bożego Narodzenia, które jakby dane spojrzeć też zbierają się wielkimi krokami do nas. I jak to? Co w wrzesień bywa? na póki sklepowe pierwsze stawy świąteczne. Najważniejsze z nich to naprawdę zestawy, które znajdą największe grono kupujących, to kalendarze adwentowe. W tym roku LEGO postanowiło wydać nam aż. 5 kalendarzy adwentowych Starego Pottera Star Warsu z Marvela, City i Friendsa. Kalendarze oparte na przyróżnych franczyzach, czyli Marvel, Star Wars i Harry Potter będą kosztować 159,99 złotych. Pozostałe dwa kalendarze, czyli Friends i City będą kosztować City 109 zł i fręcz również. 109 zł 99 groszy. Poza tymi kalendarzami adwentowymi, Lego również prowadza do swojej oferty nowe zestawy, te związane z tematyką świąt. A mowa tutaj o Bricksheadach, zimowe zwierzątka polarne. Kwota, jaką będziemy się wydać jest to 59 zł i płatek śniegu, dwie piank na bombki, które będziemy musieli sobie zbudować z klocków Lego i zawiesić na naszych choinkach albo jako ozdoba, która będzie gdzieś nam zwiszać w naszych pokojach. Oraz zestaw choinka, za który będziemy się zapłacić 199 zł i 99 groszy. Czy ten zestaw nie kosztował troszkę taniej? Tak, ten zestaw na samym początku kosztował 179 zł. i 99 groszy. Lego zniaska tam podnieść cenę na choinkę. Pamięć mnie jednak nie myliła, nie myliła, oj wy dobrze, oj wy dobrze. tak przyczajki też podnosicie cenę na choineczkę. Zestawy świąteczne, które tutaj będą nam wydawane od dni 1 września, zawsze są w dystrybucji ekskluzywnej i nie trafiają one do szerszej dystrybucji sklepowej, więc żeby dostać o to te piękne, stricte związane ze świętami zestawy musicie udać się do sklepów lego. Kalendarze bankowo trafią do ogólnej sprzedaży, więc wypatrujcie różnych tańszych okazji na przyróżnych sklepach internetowych. Ale poza tym nie zestawiam świątecznymi stricki degoracyjnymi, również znajdzie się zabawkę dla najmłodszych, a w tym wypadku wypada na domek z piernika świętego Mikołaja. Kwotę jaką musimy zapłacić na zestawie to 149, co tam zostawię za danej serii. Zestawów duplo i jak ma być, to się bardzo fajnie. Nie zobaczyliśmy jeszcze zestawu, który ma nawiązywać głównie do tematyki świątecznej, którego nam co roku wydaje, i zobaczymy, co to będzie. Sam już nie mogę się osobiście doczekać tych zestawów świątecznych. Uwielbiam je, czekam na nie naprawdę za Apartheidem. Sam zestaw świąteczny skierowany do dorosłych odbiorców z serii Creator Expert pojawi się najprawdopodobniej dopiero z nim 1 października. Już nie mogę się doczekać. Ale poza tym wszystkimi świątecznymi klimatami, również nie mogą czuć się zawiedzieni fani figurkowych. Postaci superbohaterów, bo trafimy masz trzech nowych superbohaterów w wersji figurkowej, bo mowa tutaj o figurce Milesa Moralesa, Spidermana oraz figurki Venoma, akurat te oto piąkne figuręczki będą kosztować 139,99 złotych. I trafią one najprawdopodobniej od razu do szerszej dystrybucji. Bez najmniejszego problemu jestem w stanie już zamówić ten zestaw. Na dzień nagrywania tego materiału o całą złotóweczkę taniej na pewnym portalu na literkę A, aukcyjnym, bardzo znanym polskim. Ale też jeszcze nie wszystko nowości, bo z z rozpoczęciem nowego miesiąca do sprzedaży również trafią i minifigurki z 23 serii. Będziemy mogli zakupić na stronie LEGO dwa rodzaje. Po jeden z minifigurkami, które będą zwykle kosztować 17 złotych oraz sześciopanki, które będą kosztowały nas złotych 99, 9999 groszy samą serię widzieliśmy na Lego konie, widzieliśmy już wiele razy będą się genialnie i będą one dostępne w normalnej dystrybucji. Szukajcie w smykach, kerfurach, innych marketach bankowo je znajdziecie, ale również we swoich sklepach osiedlowych z klockami Lego, ile jeszcze jakiekolwiek się stałe z tą tematyką w waszej okolicy. Co do zestawów promocyjnych, jakie dostaniemy w miesiącu wrześniu, póki co jest lekka lipa, bo dowiedzieliśmy się że na razie, dostaniemy jeden zestaw, omówię tutaj o zestawie, bar z kanapkami serii City, który będziemy dostawać do zakupów, które dokonamy od dnia 16 września na stronie LEGO i w oficjalnych LEGO sklepach. Najprawdopodobniej trzeba będzie wydać kwotę około 480 zł na zakupy, które dokonamy w tych sklepach. I na ten moment nie wiadomo, czy będzie to zestaw stricte ekskluzywnie pod tylko zestawy City, czy są. Jego do ogólnych zakupów, które dokonamy. Sam jestem naprawdę tego bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, i sam to, to się dobrze. Dobrze, jest to fajny, akceptowalny zestaw. Nie jest to jakiś hit sprzedażowy, który by mnie zachęcił do zakupów jakichś dużych w sklepie LEGO, ale zawsze to jest dobry dodatek, który wrzucą nam do zakupów za darmo. I najgorsze, co nas w tym miesiącu, to podwyżki. Zostały jeszcze ostatnie dni miesiąca. Jak macie jeszcze jakieś zestawy do kupienia, poszukajcie ich jeszcze przed końcem miesiąca, bo będzie naprawdę źle pod względem cen niektórych ekskluzywnych zestawów, które dostępne są tylko i wyłącznie na stronie Lego, więc polecam wam jeszcze w tym miesiącu dokonać sobie małych zakupów. Jak Wam się podoba te nowe zestawy, które będą wychodzić, piszcie w komentarzach. A jak na razie dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Na razie.